Ok, więc tak, sprawdzę, czy jest dobrze. Więc tak. Dzisiaj postaram się, jakby to powiedzieć, ogarnąć zapisywanie różnego rodzaju danych w Godocie. Znaczy w grze, no, zrobionej przy pomocy Godota, ale to myślę, że wszyscy wiedzą, o co chodzi. Tak więc najpierw może zaczniemy od logów błędów, albo no coś w tym, coś podobnego do logów błędów. Tylko muszę zmienić sobie nazwę sceny. To jest zmienić nazwę. I tak. Tutaj jest ogólnie napisane, w jaki sposób Godot zapisuje na przykład dni tygodnia, sterowniki wideo i miesiące. Więc kiedy. Działa to tak, że kiedy kiedy najpierw uruchamia się funkcja ready i ona uruchamia funkcję print log, która ona tutaj wypisuje w konsoli nazwę systemu, oczywiście ona nie podaje architektury systemu, tylko samą nazwę. No i to jest zmienna, a to jest ta zmienna to określa ogólnie, gdzie się znajduje plik wykonywalny gry. Znaczy w przypadku, jeśli teraz będzie, kiedy to odpalimy teraz, no to będzie wyszukiwał pliku wykonywalnego silnika normalnie. Po wyeksportowaniu gry wyszuka plik binarny gry. No i to jest file new. No i zapisuje plik, który zostanie zapisany w lokalizacji tej samej co plik wykonywalny, ale co to jest? Bez jaj. Mały niefajny problem się tutaj znalazł. Zaraz spróbuję naprawić. Backlog. Nie węzły, tylko skrypt chciałem usunąć. Wszystko jasne. Dobra, niech będzie label. No i tak. Tutaj ogólnie trzeba określić, co będzie zawierał ten log. I w naszym przypadku będzie on zawierał dane typu na przykład data, godzina, rodzaj systemu operacyjnego, rodzaj sterownika graficznego, model urządzenia, no
lokalizacją, funkcja OS get local i takie podobne rzeczy. Teraz pokażę mniej więcej, jak to zrobić. Posłużę się skryptem z dokumentacji. Tylko jak ją najpierw znajdę tutaj. OK. No i jest ten nasza dokumentacja. To jest najnowsza wersja. No i tak, to kopiujemy. No i tutaj są takie rzeczy jak to wszystko można ogólnie wykasować, bo to zmienimy. Więc tak. Pierwsza rzecz to będzie nazwa systemu, więc to tak. No i to oczywiście jest unaccepted ambient. No i tak jak mówiłem, local. Enumeracja. Przecinek. Czy będzie tekst? Więc tak, jeszcze data. Get date. Tutaj też przecinek. Oczywiście, czemu nie? Lokal już było, teraz wideo driver. Get current video. Driver. Model name. Nie, to jest. Okej. No i to powinno zadziałać. No tak.
No i widać, scena się załadowała, czyli że wszystko jest ok. A że plik binarny Godota został zlokalizowany na pulpicie. Więc tutaj powinien się pojawić plik logu, który się pojawił. No i wszystko jest. Zawiera wszystkie ważne dane. Więc proszę bardzo. No i tym sposobem możemy, że tak powiem, upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Czyli na przykład zapisywać dane typu osiągnięcia. Lub różne inne. No,